Okej, nagrywam drugi filmik po polsku, ponieważ jest ich nagranych mniej niż po angielsku. Chciałbym tu powiedzieć o paru rzeczach na temat aplikacji. Nie chciałbym, żeby ta aplikacja była używana na dzieciach poniżej 8 roku życia. Jest to spowodowane tym, że nie ma jeszcze przeprowadzonych badań klinicznych i nie wiem, czy na przykład używanie aplikacji u tak małych dzieci poniżej 8 lat nie wpłynie na to, że ich jąkanie może się pogorszyć. W przypadku dzieci poniżej 10 lat zalecałbym ostrożne używanie aplikacji, jeżeli ktoś chce używać, jeżeli rodzic stwierdzi, że jednak chciałby, żeby jego dziecko używało tej aplikacji. Poniżej 10 roku życia prosiłbym, żeby być ostrożnym, co oznacza, by nie używać aplikacji non-stop, żeby używać aplikacji czasami. Jestem po rozmowie z logopedą w Polsce, który ma bardzo długie doświadczenie. Ta osoba pracuje z dziećmi. Jeżeli nie tylko wyłącznie z dziećmi, i rozmawialiśmy o tym, i to jest to, co ta osoba mi zaleciła, żeby ostrożnie używać w przypadku dzieci. Dalszy ciąg na temat aplikacji. W tej chwili ta wersja, to jest pierwsza wersja. Ta wersja nie pozwala na wykonywanie ani odbieranie rozmów telefonicznych. To, co wymyśliłem i jak sobie radzę, to jest to, że gdy mamy włożoną jedną słuchawkę do ucha i używamy, w tej chwili mam włączoną aplikację, zadzwoni do nas telefon lub chcemy wykonać połączenie, bierzemy telefon do drugiego ucha, czyli mamy dwa telefony. Jeden jest to telefon smartfon, na którym mamy aplikację Androida. Drugim telefonem jest ten aktualny telefon, który używamy do rozmów telefonicznych. Prace nad wersją aplikacji, gdzie połączenia telefoniczne funkcjonują, trwają. To trwa, nie wiem jak długo, możliwe kilka miesięcy. Następnie będę testował tą aplikację. Wszystko może zająć kilka miesięcy, może do końca roku. Jestem prawie pewien na 100%, że jest to możliwe, żeby aplikacja działała również, gdy mamy połączenia telefoniczne. Po prostu trzeba poczekać na następną wersję. Mam tu karteczki, które sobie patrzę. Na temat wersji Androida. Mój telefon, mój smartfon, to jest nowy telefon z tego roku. Ma Androida w ostatniej wersji Androida jest to Android 9. Ja używam tą aplikację na Androidzie 9 z tego roku, 2019. Każdy rok ma starszą wersję Androida, czyli w zeszłym 2018 była 8, 2017 była 7. Aplikacja powinna spokojnie działać, myślę, do wersji wstecz, do wersji do 6, czyli sprzed 3 lat, 2016 rok. Nie wiem, czy ktoś ma starszą wersję Androida. W momencie, gdy aplikacja będzie już załadowana na Google Play Store, wtedy będę mógł powiedzieć, jak daleko wstecz ta aplikacja będzie pracować. Ja bym zalecał, jeżeli ktoś kupuje nowy telefon, nowy telefon na Androidzie, ja bym zalecał, żeby kupić wersję ostatnią, czyli wersję 9. Wiem, że są poprzednie wersje, można kupić trochę taniej. Mogę zagwarantować, że to działa poprawnie na wersji Android 9.
Jeszcze jedną ważną rzeczą jest, z którą spotkałem się na testach tej aplikacji. Czasami jest tak, że osoby są w trakcie innych terapii logopedycznych lub po innych terapiach logopedycznych. Miałem takie osoby na testach i wtedy jest utrudnione, czasami jest niemożliwe używanie tej aplikacji. Ta aplikacja została zaprojektowana tak, żeby nasza mowa była naturalna, spokojna. Czyli każda inna metoda na jąkanie, która sprawia, że nasz głos jest nienaturalny, czy gdy występują na przykład napięcia, stoi w przeciwieństwie do tej aplikacji. Miałem osoby na testach, jest taka grupa w Warszawie, w klubie J, gdzie logopeda prowadzący, nie będę wymieniał po nazwisku, pewnie niektórzy wiedzą, o kogo chodzi. Główny logopeda, który prowadzi te zajęcia, wymyślił sobie, że używają metody, która polega na rytmizacji mowy, że ta mowa jest rytmiczna. Wszystkie osoby, oprócz jednej, wszystkie osoby, około 8 czy 9 osób na testach z tej grupy miało problem, żeby używać moją aplikację poprawnie, dlatego że mowa rytmiczna nie jest mową naturalną, natomiast u mnie w aplikacji ta mowa powinna być naturalna. Drugą grupą, z którą się spotkałem, może nie w Polsce, tylko tu w Anglii, gdzie mieszkam, to jest bardzo popularna terapia, która polega na tak zwanym costal oddychaniu, czyli nabieramy powietrze do przepony, tutaj nawet aż na żebra, i wypuszczając to powietrze, atakujemy bloki. Ta metoda jest również, stoi kontra do mojej aplikacji, dlatego że wtedy występują napięcia. Miałem osoby na testach, które były po takiej terapii i miały problem, żeby używać. Podkreślam jeszcze raz, że najważniejszą rzeczą jest zwolnić, żeby mówić razem z efektem dźwiękowym, który słyszymy w słuchawce. Ważną jest też rzeczą, którą zauważyłem sam na sobie, miałem taki przypadek nawet kilka tygodni temu, gdzie mówiłem przez telefon zdenerwowany, zły na kogoś. Po prostu miałem duży problem, żeby załatwić pewną sprawę. I mówiłem po prostu, nie zważałem na to, że powinienem zwolnić. Czułem się pewnie, bo czuję się pewnie, moje jąkanie jest w zasadzie bardzo małe albo go nie ma. I wtedy, podczas tej rozmowy telefonicznej, gdy byłem zdenerwowany i nie postępowałem zgodnie z zasadami, czyli mój głos słyszalny w słuchawce nie szedł razem z głosem wymawianym, przyszedł blok, który sobie nie poszedł, który nie zniknął, gdzie głównym celem aplikacji jest to, żeby te bloki znikały, żeby ich nie było. I wtedy zająknąłem się na jednym wyrazie, to była chyba zbitka spółgłosek, 3 razy. Czyli aplikacja mnie nie chroniła, gdy nie postępowałem zgodnie z regułami, które powinny być przestrzegane. Przestrzegam przed tym. Aplikacja nie jest magiczną pigułką, którą połykamy, możemy mówić nadal szybko, możemy mówić zestresowani, możemy się spieszyć. To nie działa w ten sposób. Aplikacja ma nauczyć nas wolniejszej, spokojniejszej mowy. Ta mowa ma być spokojniejsza i ta mowa będzie spokojniejsza, ponieważ nie będzie bloków. Gdy nie będzie bloków,
wtedy mowa będzie naturalnie spokojniejsza. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wspomniałem w poprzednim filmiku i instrukcji na temat aplikacji, że na testach było w zasadzie mały procent osób, około 25%, które potrafiły zwolnić i utrzymać to wolniejsze tempo. Czasami zajmowało mi nawet pół godziny, 15 minut, 20 minut, nawet dłużej, żeby te osoby zwolnić i żeby umiały utrzymać to wolniejsze tempo mowy, ponieważ nawet gdy je spowolniłem w pierwszym czy w drugim zdaniu, czy w trzecim, w następnym zdaniu już przyspieszały. Zalecałbym, naprawdę zalecałbym, żeby po kupnie aplikacji zgłosić się do mnie, można się zgłosić przez Facebooka. Mam konto publiczne Mat przez 2T, Mat Tomzak. Zgłosić się do mnie i żeby mieć ze mną lekcję na Skype'ie, twarzą w twarz. Wtedy będziemy razem używać aplikacji. Wy ze swojej strony, ja ze swojej strony, na takich samych ustawieniach i wtedy pokażę Wam, jak ta mowa powinna wyglądać. Jeżeli ktoś nie chce, uzna, że jest mu to niepotrzebne, wtedy musi polegać na filmikach. Natomiast naprawdę zalecałbym, to nie chodzi o to, że chcę wyciągnąć od Was więcej kasy niż tylko za aplikację, żeby zgłosić się do mnie na takie lekcje, czy to będzie lekcja jedna na tydzień, czy jedna na miesiąc. Myślę, że to zależy od indywidualnej osoby. Jedne osoby mówią bardziej płynnie, drugie mniej płynnie, jedne mają więcej bloków, drugie mają mniej bloków. Miałem osoby na testach, które nie były w stanie zacząć swojej mowy przez minuty. To trwało minuty. I tutaj chciałbym do tego nawiązać. To może być również przeszkoda w używaniu tej aplikacji, dlatego że gdy nie zaczniemy mówić, nie rozpoczniemy tej mowy, nie będziemy się słyszeć. Jeżeli nie będziemy się słyszeć, nic nas nie będzie chroniło, czyli po prostu będzie koło zamknięte. Ale miałem takie osoby na testach, razem żeśmy zaczynali mówić i te osoby zaczęły mówić płynnie. Mam w zanadrzu tak zwanego asa w rękawie, którego nie chcę publicznie ujawniać, na takie przypadki, gdy osoby nie będą w stanie zacząć mówić z powodu tak silnych bloków. Mam coś na to i będę chciał uczyć takie osoby, żeby pokonać ten pierwszy blok, nim zaczniemy w ogóle mówić. Będę nagrywał następne krótkie filmiki na temat tej aplikacji. Do usłyszenia wkrótce.